biskup Oleśnicki, pierwszy kardynał narodowości polskiej, proprezbiter kolegium kardynalskiego i doradca władców Polski, swoją karierę kościelną zawdzięczał splotowi nieprzechylnych wydarzeń, które miały miejsce podczas bitwy pod Grunwaldem, gdy Zbigniew chronił króla, Jagiełłę zaatakował rycerz miśnieński von Krokwitz. Oleśnicki, widząc sytuację, podjechał z boku do nacierającego Niemca i zrzucił go z konia. Sprawę dokończyło otoczenie króla, jednak czyn Zbigniewa został uznany za zabójstwo, a nie zabicie rycerza w walce. Zamknęło to Oleśnickiemu drogę do rycerskiego stanu, za to dzięki poparciu króla rozpoczęła się jego kariera duchownego. W 1423 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a następnego dnia sakrę biskupią. W 1449 roku został pierwszym kardynałem w historii Kościoła polskiego. Zmarł 1 kwietnia 1455 roku w Sandomierzu wskutek przeziębienia. Interesują Cię inne ciekawostki o polskich możnowładcach? Zajrzyj na kanał Razem w Polskę.